Cześć! W dzisiejszym filmie zajmiemy się pokrótce metodą MIG-MAG i przedstawimy Wam spawarkę z naszej oferty właśnie do metody MIG-MAG. Spawanie metodą MIG-MAG polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Łuk służy do stopienia materiału i drutu, dzięki czemu powstaje spoina. Materiał stopionego drutu miesza się ze stopionym materiałem, tworząc płynne jeziorko spawalnicze. Elektrodą topliwą jest drut spawalniczy podawany przez podajnik do uchwytu spawalniczego. Drut jest podawany przez cały czas spawania. Uchwyt spawalniczy, oprócz wytwarzania łuku i podawania drutu spawalniczego, pełni jeszcze jedną ważną funkcję, mianowicie dostarcza gaz osłonowy. Gaz osłonowy z kolei poprawia zajarzanie łuku i chroni miejsce spawania przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi, takimi jak choćby tlen czy para wodna. Teraz powiemy, na czym polega metoda MIG, a na czym MAG. MIG, z angielskiego Metal Inert Gas, tą nazwą określa się proces spawania wówczas, gdy jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie obojętny, np. argon lub hel. MAG, z angielskiego Metal Active Gas, tą nazwą określa się proces spawania wówczas, gdy jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie aktywny, np. CO2. I w tym miejscu trzeba powiedzieć o jeszcze jednej możliwości spawania, mianowicie o spawaniu za pomocą drutu samoosłonowego. W dużym skrócie taki drut sam wytwarza gazy ochronne, dzięki temu podawanie gazu osłonowego z butli nie jest wymagane. Spawanie metodą MIG-MAG jest obecnie najszerzej stosowaną metodą spawania. Metody tej używa się powszechnie w przemyśle obróbki blach cienkich, szczególnie w branży samochodowej, w branżach remontowych czy konserwacyjnych oraz w przemyśle drobnym. Dedra w swojej ofercie posiada model Desmi 151M, który jest przeznaczony do spawania metodą MIG-MAG w osłonie gazów, ale również do spawania drutem samoosłonowym. Średnice drutu spawalniczego dla tej spawarki to 0,8 mm i 1 mm. Model ten jest również przystosowany do spawania metodą MMA, czyli elektrodą otuloną, do maksymalnej średnicy 2,5 mm. A także przy zastosowaniu przewodu TIG-LIFT możemy spawać elektrodą nietopliwą o średnicach 1,6 mm, 2 mm oraz 2,4 mm. Spawarka Desmi 151M generuje moc maksymalną 120 A. Podajnik drutu w tym urządzeniu jest przystosowany do obsługi szpul o wadze 0,45 kg i 0,9 kg, a maksymalna średnica szpuli wynosi 100 mm. Spawarka Desmi 151M została wyprodukowana w technologii IGBT. Wbudowany wyświetlacz ułatwia wybór funkcji, a także ustawienie odpowiednich wartości i parametrów spawania. Desmi 151M to spawarka, która jest wyposażona w funkcje takie jak Hot Start, Anti-Stick czy Arc Force. Omawiany dzisiaj model spawarki jest zasilany prądem o napięciu 230 V, a także jest przystosowany do zasilania za pomocą generatora prądotwórczego. Urządzenie posiada zabezpieczenie termiczne i wentylator, który chroni spawarkę przed przegrzaniem. Jak widzicie, spawarka Desmi 151M to urządzenie bardzo wszechstronne, dające możliwość użycia nawet trzech różnych metod spawania. Dlatego ten model to świetny wybór dla zaawansowanych użytkowników, jak i również tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze spawaniem. Z mojej strony to by było na tyle. Jak zawsze mam nadzieję, że film Wam się podobał, był dla Was pomocny. My się widzimy w następnych filmach. Cześć!